W dzisiejszym odcinku Dzień Edukacji Narodowej, moje nowe pomysły na kanał, Telegazeta oraz instagramerzy, których poznałem wczoraj. Zapraszam! Dzień dobry, to znowu ja, Wasz ulubiony nowoczesny pośrednik. W dzisiejszym Dniu Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom oświaty życzę wszystkiego najlepszego, dużo cierpliwości, wytrwałości i sukcesów. Na początku chciałbym Was bardzo przeprosić za to, że nie udało mi się nagrać w poniedziałek i we wtorek, czyli wczoraj i przedwczoraj vlogów. Niestety praca mi nie pozwoliła na to, a z drugiej strony powiem szczerze, no nie chcę robić tego na siłę. Pomyślałem sobie, że to nie o to w tym wszystkim chodzi, żeby nagrać cokolwiek tylko dlatego, że postawiłem sobie taki cel i złożyć to w byle jak i wypuścić tylko po to, żeby sobie udowodnić, że daję radę i ten cel realizuję. Także pomyślałem sobie, że jednak wolę rzadziej nagrać materiał, ale niech on będzie bardziej wartościowy dla Was niż nagrać tylko po to, żeby po prostu był. Zależy mi na tym, żeby ta częstotliwość była jak największa, dlatego będę starał się jak najczęściej nagrywać. I o ile nagrać, to jeszcze udaje mi się coś nagrywać w trakcie dnia, to o tyle później złożenie tego materiału jest troszeczkę problematyczne, bo postanowiłem też, że vlogi będę sam składał. W związku z tym no, muszę na to wygenerować dodatkowy czas. Staram się to robić, tak jak Wam też mówiłem już wcześniej, popołudniami, po zakończonych działaniach w pracy, tak żeby go wypuścić przed 16. No nie zawsze to jest możliwe. Teraz troszeczkę więcej tych obowiązków mi doszło przez chwilę, więc jest to zdecydowanie trudniejsze. Ja w tym momencie czekam na mojego nowego współpracownika, którego przyuczam do pracy. Zaraz przyjdzie, w związku z tym też już nie bardzo będę miał jak nagrywać. Będę nagrywał to dzisiejszy materiał na raty, ale mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj go wypuścić dla Was. Wczoraj będąc w sklepie i kupując gazetę lokalną, dokładnie mówiąc wspólnotę łęczyńską, pomyślałem sobie, że w związku z tym, że mam biuro w Łęcznej, to może warto byłoby dzielić się z Wami informacjami, które w tej gazecie się pojawiają co wtorek. W związku z tym chciałbym spróbować nagrać taki przegląd prasy dla Was co wtorek z tej gazety. Skupić się głównie na tekstach, które są związane z moją branżą, czyli branżą nieruchomości. Ciekaw jestem, czy pomysł jest dla Was ciekawy, czy Wam się spodoba. Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu słowo tak. Dajcie łapkę w górę, będę wtedy wiedział, że pomysł faktycznie ma sens i warto go realizować. A tak czy inaczej we wtorek najbliższy postaram się taki vlog dla Was zrobić, przynajmniej kawałek tego vlogu poświęcę właśnie na prasę lokalną. No i jeszcze jeden pomysł chcę realizować, mianowicie wymyśliłem sobie listę osób, z którymi chcę zrobić wywiady. To będzie kolejny sezon, trzeci sezon moich rozmów z agentem. No i w tym sezonie będzie się działo, bo goście, których chcę zaprosić, naprawdę będą z górnej półki, będą to osoby bardzo wysoko postawione w regionie, w którym prowadzę działalność swoją. Także mam już potwierdzenia pierwsze udziału w moich wywiadach od dwóch ważnych osobowości. Także no też, jak widzicie, staram się, żeby te wywiady były jeszcze lepsze, żeby rozwijać swój kanał. Dzisiaj też już dzwoniłem do Warszawy w sprawie wynajęcia miejsca, w którym będę mógł też nagrywać wywiady w Warszawie, bo chcę też zaprosić do wywiadów kilka osób, które pracują na terenie Warszawy. Będą to pośrednicy, ale nie tylko, bo będą to ludzie związani z branżą nieruchomości. Myślę, że nagrania też niebawem będą już realizowane. Także no, wiele u mnie się dzieje, będę Was na bieżąco informował o tym, co będę jeszcze robił, co będę nagrywał dla Was. Natomiast no, vlogi, tak jak powiedziałem, będę starał się jak najczęściej wypuszczać, ale bardziej wartościowe. Jestem w trakcie też przygotowania odcinka takiego vlogowego o tym, w jaki sposób wygląda rynek dzisiaj nieruchomości na terenie Łęcznej. Następny odcinek chcę zrobić o tym, w jaki sposób wygląda aktualny rynek pośrednictwa, ale też obrotu nieruchomościami na terenie Lublina. Też jestem ciekaw, czy Wam to się spodoba, czy temat będzie budził Wasze zainteresowanie. No i co? No i czekam też na Wasze sugestie odnośnie tego, co w danym odcinku, co w tych odcinkach moich vlogowych chcielibyście słyszeć, widzieć. Ciekaw jestem, czy pamiętacie pierwszy internet w telewizorze. Jak to internet w telewizorze, pewnie każdy z Was pomyślał. Oczywiście. Mówię tutaj o Telegazecie. To był pierwszy taki internet, z którego mogliśmy korzystać, nie posiadając kabla telefonicznego. A ostatnio włączyłem przypadkiem na pilocie przycisk Telegazety i słuchajcie, pojawiła mi się informacja o tym, że można dać ogłoszenie sprzedaży nieruchomości w Telegazecie. Powiem szczerze, był to dla mnie szok, bo pomyślałem sobie w dzisiejszych czasach, kto zagląda do Telegazety, skoro na smartfonach mamy jednym przyciskiem program telewizyjny, wszystkie wiadomości ze świata, codziennie przeglądamy social media swoje, gdzie jesteśmy zasypywani nowinkami ze świata i czy faktycznie ta Telegazeta jest nam potrzebna. No i poszedłem krok dalej, zobaczyłem, jakie ogłoszenia nieruchomości są do sprzedaży w tej Telegazecie. Przejrzałem ją sobie tak na szybko, no i powiem szczerze, trochę tych ogłoszeń jest. Tutaj za moment Wam pokażę, jak one wyglądają. Jest możliwość umieszczenia w Telegazecie ogłoszenia dotyczącego sprzedaży nieruchomości. Ogłoszenie takie może zawierać, już Wam dokładnie mówię, 19 wierszy po 37 znaków i emisja trwa 28 dni. Koszt takiego ogłoszenia to jest 22 zł i można do tego ogłoszenia umieścić 9 bezpłatnych zdjęć. Telegazeta jest na stronie telegazeta.tv.pl i przykład takiego ogłoszenia w tym momencie już Wam tu tutaj pokazuję. Przykład takiego ogłoszenia, jak ono fizycznie wygląda ze zdjęciami, możecie zobaczyć tutaj. Więc pytanie, czy to się opłaca? Ja powiem szczerze, jedno ogłoszenie dam dla testów. Zobaczę, jakie będą ilości, czy da się w ogóle zweryfikować ilości wyświetleń, czy może zadzwoni jakiś telefon, bo ciekaw jestem, czy ktoś w ogóle z takich ogłoszeń korzysta, czy ktoś jeszcze przegląda Telegazetę. Ciekaw jestem, czy Wy taką Telegazetę czy raz na jakiś czas odpalacie. Jeśli tak, to jakich informacji w tej Telegazecie szukacie? Jeśli możecie, to napiszcie takie informacje w komentarzu albo kiedy ostatni raz korzystaliście z Telegazety, bo to jest też bardzo ciekawe dla mnie. Ciekawe jest też to, że jak wchodzę sobie na biuro ogłoszeń na stronie tej Telegazety w internecie, wybieram na przykład województwo lubelskie, to nie ma żadnego biura ogłoszeń. Patrzę jeszcze sobie na mazowieckie na przykład. Na mazowieckim jest, na kolejowej. W Telegazecie jest też jeszcze taka kategoria jak nieruchomości SMS na żywo i nieruchomości SMS kupię sprzedam oraz nieruchomości SMS wynajem. Tych ogłoszeń z całej Polski jest dosłownie w każdej kategorii po 3 i to są te same, widzę, więc tu nie ma jakiejś rewelacji, ale w jaki sposób tego SMS-a wysłać akurat tutaj nie widzę. Myślę, że tyle o Telegazecie. Czekam na Wasze komentarze. I na sam koniec już tego odcinka chciałem powiedzieć Wam, co spotkało mnie wczoraj bardzo miłego. Mianowicie Marta, która prowadzi kanał Marta w Biegu, jest moją sąsiadką tutaj, gdzie prowadzę biuro nieruchomości. Prowadzi firmę, w której sprzedaje lody, kawę oraz gofry. I zapoznała się z instagramerami, którzy jeżdżą po świecie, po Polsce, odwiedzają różne bardzo ciekawe miejsca i napisali do niej, że też odwiedzą w dniu wczorajszym jej cukiernię. No i tak miałem okazję też zapoznać się z 3 sympatycznymi osobami. To była Gosia, Iga i Szymon. Linki do ich instagramów umieszczę też pod filmem. Idziemy po sąsiada. Hej sąsiad! Cześć, sąsiad ma biuro nieruchomości. Jak chcecie ze mną wypić kawę i z moim towarzystwem, to wpadajcie. Idziesz sąsiad? Poznać instagramerów? Idzie. Bardzo sympatyczne, bardzo fajne spotkanie, wymiana informacji, bo jednak to zaistnienie w sieci jest mega ważne, także miałem możliwość też posłuchania, w jaki sposób oni to robią, jakie mają spojrzenie w tym momencie na te social media współczesne. Marcie bardzo dziękuję za to, że miałem możliwość poznania tak naprawdę to jej gości, ale przy okazji też się załapałem na to spotkanie. Także to jeszcze na sam koniec tego odcinka chciałem się z Wami taką pozytywną informacją podzielić. Jeśli dzisiejszy odcinek Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wciśnijcie przycisk dzwoneczek, po to, żeby być informowanych o kolejnych materiałach. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia w kolejnym odcinku, czyli jutro. Cześć!